Trochę już wspominałem o tym, no ale jeszcze raz dla przypomnienia, jak możemy sprawdzić, co jest w takiej kropce. Więc dla przypomnienia to jest ona, ale wiemy, że ma te indeksy. I oczywiście wyciągnęliśmy pod tymi indeksami, no ale też oczywiście możemy to przypisać do jakichś stałych zmiennych. Spoko. No i jest jeszcze taki pomysł, który się nazywa dekompozycja, czyli w tych linijkach musiałem powyciągać jedna nazwa po drugiej. Natomiast jest taka specjalna składnia, która pozwoli mi od razu rozłożyć tą krotkę na ileś tam elementów. No i zadziało się dokładnie to samo co tu, tylko ta składnia wygląda tak, że tak jakbym tutaj tworzył tą krotkę, ale słowo kluczowe let lub var mówi mi o tym, że tworzę zmienne stałe, do których będę się chciał odwoływać w kodzie. No i to jest ta jakby składnia na tą krotkę. Tu są poszczególne elementy, czyli to był ten nasz zerowy element, to był ten nasz pierwszy element. No i dokładnie z tylu elementów składa się nasza krotka. No i teraz w kodzie mogę używać tych elementów. Jeżeli jakiś mnie nie interesuje, wystarczy, że dam podłogę. Co więcej, jeżeli krotka miałaby więcej pól i interesowałoby nas, nie wiem, pierwsze i trzecie, drugi nie, no to po prostu i tak dalej. No teraz to się nie skompiluje, bo ten nasz status ma tylko dwie wartości. Natomiast jeżeli byśmy mieli większą ilość, no to w ten sposób możemy wybierać, które wartości nas interesują. Co więcej, taka wskazówka dla kompilatora, że to nas nie interesuje, sprawia, że kompilator jest w stanie wyoptymalizować te dostępy. Więc to jest fajny hint dla niego. Co więcej, w pattern matchingu też podobna składnia działa. Jak dojdziemy do switchy, no to jakby to do nas wróci. To był jeden sposób dekompozycji. Jeszcze się trochę tym pobawimy. Dla przypomnienia, jak wyglądał ten nasz HTTP status, składał się z trzech pól, czyli zerowe to był status, zerowe pierwsze, takie nasze emoji, że panika, a drugie, czyli tak naprawdę trzecie, no to jakiś tam komunikat. Okay, więc po raz kolejny przypisałem ten status 404 do swojej stałej, a teraz w tej stałej mam te fajne nazwy, bo tak naprawdę 0 to mi nie mówi, że to jest status, 1 nie mówi mi, że to emoji, a 2 wcale nie mówi, że to ma być jakiś komunikat dla człowieka, że nie wiem, wyświetl na stronie, na alercie. No i oczywiście mogę tego użyć teraz. Więc mam bardzo elastyczny sposób na to, żeby tutaj bawić się tym, żeby transformować to, dobierać się do tych danych w taki sposób, jaki jest mi wygodny. Co więcej, ten kawałek możemy potraktować nawet jako dokumentację, ponieważ no, przenosi intencje, dlaczego właściwie intencje, znaczenie tych pól, co znaczy 404, no samo w sobie nic nie znaczy, ale w kontekście tej krotki i pola status, no to już mamy dużo mniej możliwych znaczeń 404 niż jak jest samo. Jasne, bardziej konkretne informacje. Tak. No i przyjrzyjmy jeszcze raz się podłodze. Tu dokonałem tej dekompozycji. Nie interesuje mnie emoji, więc dałem podłogę, natomiast interesuje mnie kod HTTP i komunikat dla człowieka. No i dzięki temu w jednej linijce utworzyłem ileś tam zmiennych, rozłożyłem te kawałki i doczepiłem jakieś dowiązania do tego. I wreszcie kodu mogę używać dużo więcej mówiących zmiennych, stałych symboli,
kod HTTP dla człowieka niż na przykład HTTP status 404.0. Mhm. No, więc po raz kolejny kod bardziej jak dokumentacja. No niestety nazwy są bardzo ważne w programowaniu i chodzi o to, żeby przenosiły też jakąś intencję, dawały intuicję, w jaki sposób coś ma być traktowane, bo jeżeli widzimy, że ktoś używa tego inaczej, to może powinna być trochę inna abstrakcja do tego. Mhm. Krotki mogą zawierać inne krotki, tak jak tablice, inne tablice. No, w ogóle jedne struktury mogą zawierać inne struktury w sobie. My jakby trzymamy się, że jak poznajemy jakąś nową strukturę, to zagnieżdżamy ją samą w sobie, ale to nie jest ograniczenie, że krotki mogą trzymać tylko krotki, tablice tylko tablice. No, jakby staramy się trzymać wokół jednego tematu, mhm, za bardzo nie odbiegać, więc teraz też stworzymy krotkę, która trzyma w środku krotkę. Więc po kolei, to jest moja najbardziej zewnętrzna krotka. Składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest po prostu int. Drugi element to jest kolejna krotka, która składa się z nazwanych dwóch elementów, które są typu string. Jak wypiszę typ, to widać dokładnie tą samą strukturę tutaj. Krotka, której pierwszym elementem, czyli zerowym, zależy z której strony spojrzymy, jest wartość typu int, a w środku kolejna krotka i tutaj mam nazwane pole wilgotność typu string i temperatura typu string. Wszystko jasne. No i teraz chcemy się dobrać do tych poszczególnych wartości, no bo powiedzmy interesuje nas pogoda, wilgotność o jakiejś tam godzinie, więc możemy zrobić to tak. To nam symuluje, jaka była pogoda o godzinie 12. W ten sposób dobieramy się do tej drugiej krotki, która trzyma informacje o danych pogodowych. A tak dobraliśmy się do informacji tylko o wilgotności. Więc widać, że taki łańcuszek można przejść. Stworzyłem trochę więcej danych do pogody, bo może być tak, że czasami chcemy coś tam zmodyfikować, więc struktura jest ta sama. Godzina i wewnątrz jeszcze jako drugi element tej krotki, kolejna krotka z informacją o wilgotności i temperaturze. Chcielibyśmy troszeczkę mieć fajniejsze API do pracy z tymi krotkami. No i wiemy, że to pole tak naprawdę jest informacja o pogodzie. Natomiast to pole to jest tak naprawdę godzina. No i po raz kolejny struktura mówi mi dużo więcej niż sama wartość 14. No i teraz chciałbym troszeczkę pomodyfikować te nasze dane. Podmieniłem godzinę na 15. Podmieniłem wilgotność dla tej naszej nowej pogody na 66%. Podmieniłem temperaturę. Natomiast krotka to jest value type. Czyli tak jak rozmawialiśmy w odcinku o value i reference types, to jest tak jak złotówki. Jeżeli ja ci dam 2 złote i ty mi dasz 2 złote, to jakby cały czas mamy 2 złote. Nic się nie zmieniło i nie obchodzi cię, czy ty masz moje 2 złote, czy ja mam twoje 2 złote. Mhm.
pójdziemy do sklepu, zrobimy z tym 2 złote, dokładnie to samo, co można zrobić z 2 złotymi. Więc jak tu stworzyłem kopię, no to już trochę zaspoilerowałem, co się stało, no w tym momencie jest tworzona kopia, ponieważ to jest ten value semantics, czyli moja oryginalna pogoda, czyli z instancji 3, powinna być niezmieniona. No i faktycznie zostało 14 stopni, wilgotność, przepraszam, została 14 godzina, wilgotność i temperatura jaka była. No a tutaj mam wszystkie swoje zmienione rzeczy. Tak, i razy drzwi pracuje się z krotkami. Bardzo fajne, bardzo użyteczne, szczególnie jak chcemy zwrócić coś z funkcji, w funkcjach jeszcze nie rozmawialiśmy, ale może tak na szybko. Skompilowało się, znaczy, że działa. W tym momencie, no, bez definiowania dodatkowej struktury, jestem w stanie zwrócić 2 wartości z jakiegoś obliczenia. No, może to być bardzo użyteczne. Wygląda bardzo przejrzyście. No, tutaj jeszcze jest taka fajna rzecz, że to naprawdę wygląda jak dokumentacja. I to jest główny pomysł. Super. Czyli podsumowując, krotka zawsze musi mieć co najmniej 2 wartości. Tak. Jak nie da się utworzyć. To w sumie to też może się czasami pojawić jako takie pytanie haczek, chociaż z mojego doświadczenia bardzo rzadko. Natomiast nie da się utworzyć krotki jednoelementowej, musi mieć 2 plus. No i może bardziej jako ciekawostka, albo też warto wiedzieć, void to jest type alias, typ void to jest type alias na pustą krotkę. Jest tak bardzo śmiesznie. 0, jednej nie, ale 2 i więcej spoko. Super. Dzięki za wyjaśnienie tematu. Spoko. Do zobaczenia.